Jest z nami Daro Lew, po ważeniu. Dzień dobry, Daro. Cześć, witam. Najbardziej owacyjnie przyjęty zawodnik. Chyba tego się nigdy nie spodziewałeś, że tak przyjacielsko ludzie Cię powitają. No, bardzo się cieszę, aż serduszko zabiło, także naprawdę się cieszę z tego powodu. Słuchaj, co jest takiego w Tobie, że ludzie zaczynają się przekonywać do Ciebie, że nie patrzą na to, jaki masz rekord, jakie gdzieś przeszkody za Tobą i wzloty i upadki, tylko po prostu Cię lubią? Nie wiem dlaczego, wydaje mi się, że i tak doceniają mój wysiłek, moje zaangażowanie w sport, jakby nie było, bo cały czas, pomimo tego, że jakieś tam problemy zawsze miałem, to zawsze ten sport był jakby zawsze częścią mojego życia i może dlatego. A może dlatego, że się nie poddaje, że mimo wieku... Tak, oczywiście, też mi się wydaje, bo ja cały czas, tak jak powiedziałem, nigdy się nie poddaję, idę cały czas do przodu, pomimo, tak jak mówię, no, że miałem różne problemy. O problemach nie będziemy rozmawiać, ale to wiele problemów było, ale ja pomimo tego brałem te walki, walczyłem i starałem się jak najlepiej wypaść. Wiadomo, było jak było, ale teraz idziemy jutro po głowę Filipka, kurwa, ten tak na mnie działa, ten skurczysyn, knyp. No co, muzyki nie lubisz rapowej, bo dzisiaj się okazało nagle, że całkiem dobrze rapujesz. Nie, ja tam odczytałem wiersz, po prostu odpowiedź na jego wypociny, które tam... Myślałem, że to jest tekst nowego utworu. Nie, to było właśnie wiersz na właśnie jego wypociny, także no, trzeba było po prostu mu odpowiedzieć. No, ja tam zawsze nigdy nie jestem dłużny, także lubię zawsze oddać z nawiązką. Ale on też tam na koniec zawinął ten tekst. No jakby nie było, no jak ja jestem raperem, nie, no to coś musiał kurwa zrobić, bo w końcu Disa nie zrobił, nie odpowiedział, także no... Powiedzmy, że jest ok, ale jutro będzie kurwa masakra. Poważnie, jutro jak tak go nie cierpię za te wszystkie ubliżania, które właśnie cały czas robi, wyzywa, no skurczybyk taki, że nie cierpię takich ludzi z takimi charakterami i jutro w końcu wyjdę do tej klatki i urwę mu tą głowę. Robienie wagi, cokolwiek robiłeś w ogóle? Nie, jakieś? Nie, ja mam swoje, walczę w swojej wadze. Miałem nie przekroczyć 85 kilo, tego się trzymałem, także mam 84 kilo niecałe, także jest ok. Słuchajcie, zapraszamy jutro jest walka i tak, Nottingham Forest, oczywiście Darek to jest kibic tego klubu, Robin Hood, Sherwood, Marion, znacie te wszystkie Robin historie? Robin Hood z Alwem. Robin Hood też jest za lwem, a las szumi w rytm Darka muzyki. Zobaczymy, co jutro wyjdzie. No i co? A jutro Filipek się zgubi w tym lesie. Powodzenia w takim razie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.